Witwie, cześć, siemanko, z tej strony Hubert i wszystkich tu obecnych witam bardzo serdecznie. Kilka osób, które zostały na moim kanale, ponieważ ostatnio zmniejszyła się aktywność, jednak mam na to, no, za przeproszeniem, wyjebane. Jednak dzisiaj o czymś kompletnie innym, dzisiaj taki bardziej vlog pogadankowy, bo chciałbym przedstawić pewną informację od głównie kontencie i rodzaju filmów, które będą wrzucane na mój kanał. Otóż czekają dosyć duże zmiany, ponieważ nie będzie już aż tak regularnie wrzucany Parapet i będę preferował inne filmy, choćże możecie pisać w komentarzach, czy chcecie, może jednak zostawić Parapet, ale jednak chcę wam wytłumaczyć czemu. Patrząc na statystyki, Parapet miał dosyć dobry odbiór gdzieś na pierwszym sezonie, kiedy były te pierwsze odcinki. Jednak czym nowsze są te filmy, to sam nawet zauważyłem, że historie się powtarzają, są coraz bardziej takie nudne do oglądania i ogólnie tak gorzej wypadł też ten drugi sezon. No nawet nie patrząc na lajki, patrząc na wyświetlenia i inne tam, to wyszło po prostu to słabo i myślę, że po prostu zrobimy to inaczej, czyli zrobimy tak. Więcej filmów będzie nagrywanych z terenu, czy na przykład na Orliku, czy gdzieś. I jakieś vlogi może takie nostalgiczne, czyli typu jak byłem mały, że coś się zdarzyło w tamtym czasie. Bo takie po prostu opowieści zauważyłem, że po prostu już ludzi nudzą, dlatego że naprawdę trochę przynudzam na tych filmach, więc spróbujemy czegoś nowego, zobaczymy jak to wyjdzie, dlatego że chyba na kanał wejdą w końcu gry, w końcu te obiecane gry, dlatego że komputer już przyszedł, jest odpalony, może go nawet słyszycie, bo tam świszczy lekko, bo akurat jestem tutaj w pokoju, gdzie mam komputer. I raczej będzie wszystko płynnie, ładnie chodziło. Zobaczmy, co tam będzie dalej, jakby co, to zrobię kolejny taki vlog, gdzie właśnie pogadam, jakie będą gry. I ogólnie to chyba byłoby na tyle. Trochę wiem, że szybko to może przestawiłem, nawet nie wiem, ile to trwało. Piszcie, czy chcecie zostawić ten Parapet, czy nie. I ogólnie dziękuję osobom, które jeszcze oglądają te moje odcinki. Widzimy się na YouTube.